Lubię to! Wyłączyłem tam złoże. Który jest rok teraz? Teraz jest tych trenerów człowiek. Witam was bardzo serdecznie z mojego auta Fryta w trasie. Tym razem dojechaliśmy do Poznania. Zobaczycie, kto będzie dziś moim gościem. Mam nadzieję, że zrobimy dobry trening i zapraszam na kolejny odcinek. Jesteśmy we Fabryce Formy Centrum Fitness. Żebym znowu nie pomylił, bo mam krótką pamięć. Kinepolis. Tutaj zrobimy dobry trening razem z moim gościem. O tym wszystkim za chwileczkę się przekonacie. Dzisiaj Dariusz Promis, jeszcze raz piąteczka. Darek jest bardzo dobrym znajomym. Raz startowaliśmy już w latach 90. Tak. Gdzieś tam są te zdjęcia nasze, to był chyba 93 rok bodajże, nie? No jakby nie było, słuchajcie, to jest facet, no możemy śmiało powiedzieć, który już jest, no piątkę ma z przodu. 51. Ale nie wygląda. Dareczku, co ty tu robisz w ogóle w Poznaniu? No właściwie jestem tutaj od niedawna, bo większość czasu spędzałem na Śląsku. Tam się zajmowałem, znaczy pracowałem w klubie zapaśniczym, na siłowni. Później się troszeczkę przebranżowiłem na typowo tak zwany personal trainer. Personality trainer. Tak, możesz się czuć wyluzowany, bo ja już mówiłem, że ty jesteś swój człowiek. Normalnie go domy, także z jednego podwórka. Okej, w końcu się trochę chowaliśmy razem praktycznie, nie? O, także. Także tamten czas, kiedy byłem na Śląsku, spożytkowałem do tego, żeby się tam trochę poduczyć w tym klubie zapaśniczym. Nie byłem stricte trenerem zapasów, ale też miałem możliwość współpracować z kadrą zapaśników, bo tam często przyjeżdżali. Kim ty tutaj jesteś? No ja jestem tutaj trenerem personalnym. Ale takim, powiedzmy... Trenerem florowym. No właśnie. I to jest, ten trener florowy to jest taki animator właściwie, który ma za zadanie spotykać się z ludźmi, pomagać im, zachęcić ich do trenowania, przyzwyczaić ich do tego miejsca. Ja to tak nazywam, bo to jest specyficzne miejsce. Ten klub jest naprawdę specyficzny, dlatego że tutaj jest niesamowita atmosfera. I mam nadzieję, że jakiś tam procent jest mojej zasługi. Znacie moje zdanie na temat sieciówek, ja po prostu ich nie lubię, ale mówię, ale robiłem już tutaj raz trening i być może jest to, co ty teraz mówisz, bo robiliśmy razem trening i nawet mi się fajnie trenowało. Fakt, że niektóre maszyny, tak jak rozmawialiśmy, nie wiadomo, co z tym zrobić. Ten ruch anatomicznie nie działa, nie, nawet, jak powinien. Nie. Ja mam przede wszystkim tutaj bardzo otwartego menadżera, który mi stwarza możliwości robienia różnych rzeczy. Dziękuję mu za to, Robert. Jesteś wielkim gościem dla mnie. I mam możliwość po prostu działać w różnych tutaj aspektach tej siłowni. Nie? Mogę kogoś zaprosić. Robiliśmy tutaj spotkanie z Jackiem Malinowskim Gumą. To jest bardzo fajne dla mnie, bo ja się tu czuję po prostu wyluzowany, nie? Ja jestem pasjonatem, ja nie uważam... I to jest właśnie to. Ja uważam, że cokolwiek się robi, będzie sprzątał z pasją, to ktoś tu dojdzie. Będziesz robił to dobrze. Tak. I nie będzie, że poniedziałek musisz stać do roboty. O Jezu! Nie, ja się tu tak nie męczę się w ogóle. No, dokładnie. Ja się nie lubię męczyć, dlatego robię to, co kocham. Dzisiaj razem z Dareczkiem, oczywiście z naszymi partnerami treningowymi, zrobimy dzisiaj dwugłowy uda i zrobimy bareczki. To gdzie to jest ten dwugłowy uda? Tu gdzieś przy kostce, to nie wiesz. Zapraszamy na odcinek. Idziemy się przebierać. Chodź, idziemy. Na początek rozgrzewka. Do czego jest potrzebna rozgrzewka? Rozgrzejemy wszystkie stawy, więzadła, mięśnie i tak dalej, ale najważniejsza rzecz, krew zmienia się z substancji gęstej w rzadszą. I dlatego to serducho później, zobaczcie, jak ma pompować, powiedzmy, jakąś smołę, jaką musi zrobić robotę. Dlatego rozpoczynamy od bieżni, ja sobie idę tutaj na spokojnie. Promyk, zawsze rozpoczynasz ten trening, bo... No ja muszę, z racji tego, że ja 2 lata temu miałem poważne problemy sercowe, miażdżycowe zawężenie tętnic, w wyniku czego miałem 3 dni chodziłem z zawałem. Lekarz twierdził, że serce bardzo mocne, a stres, który wówczas gdzieś tam panował w moim życiu, spowodował, że stawiono mi wstędy. No i jakieś tam leki biorę i lekarz przede wszystkim stwierdził, że ten rozruch przed treningiem to jest nieodzowna sprawa. Nie ukrywajmy, trenowało się już 14 lat mając, więc
U mnie to bagatelka, już prawie 30 lat treningu, ciebie podobnie. Człowiek się rzucał na te ciężary gdzieś po tych piwnicach. Teraz o właśnie, jeżeli chodzi, ten bark dość często mi się odzywa. Odcina mnie, nie mogę trenować jakbym chciał, ale no oczywiście w naramiennym jest odczuwalny ten ból, ale ja mam problem z głową długą bicepsa, gdzie tam na zewnątrz wszystko jest ok, ale po środku, w środku te włókna są troszeczkę pozrywane. No i no niestety nieraz ogranicza mnie to. Ludzie się bardzo mocno rozciągają przed treningami. Mhm. I powiem szczerze, miałem okazję kiedyś pracować z zawodnikami, z siatkarzami. No. I oni też tam rozgrzewkę taką rozciągającą właściwie, no, mieli nawet do pół godziny. I zdarzyła się taka sytuacja, że po tego typu rozgrzewce przyszli do mnie na trening taki ogólnorozwojowy i okazało się, że wielu z nich uległo kontuzji. No. Dlatego, że te mięśnie nie zostały odpowiednio rozgrzane. A i długo będziemy tak łazić jeszcze tu? No już koniec. No, o, dobra. Wystarczy właśnie. Chodziłem zawsze dłużej, ale ze względu na okoliczności. Zaraz tam jeszcze nagrywaliśmy, okay. Także jest serduszko dogrzane. Zaczynamy trening, jak już mówiłem, od dwugłowych. Gdzie to? Stop. Stop. Teraz się czuję jak w saneczkarze, wiesz. My jeszcze żeśmy robili taki patent, ale może to troszeczkę wyglądać niefajnie. Nie będę może to pokazywał. W każdym razie, jak mieliśmy przyrząd u nas w klubie zapaśniczym, to była płaska ławka, no, i siadaliśmy sobie tutaj, aha, na lędźwiach, no, i wtedy tylko i wyłącznie dwójki pracowały, nie? Dobrze czuć. Tak. Dobra, pierwsza rozgrywka. To teraz ja po nim. 20, tak jest. Usiądź ci? Nie, nie. O, chłopie. Jak chcesz, to ci usiądę. Daj żyć. Dół, do samego dołu i góra przytrzymanie. I nie trzeba nie wiadomo jak wielkiego ciężaru. Ponieważ ja... Co ty mówisz? To jest film o ciężarach. Dużego trzeba. To my tu będziemy dźwigać ciężary? No. Bo ja nie wiedziałem. Dlaczego nieraz jak rozdzielamy dwugłowy uda, nie robimy z czwórkami, tylko osobno. I na przykład dzisiaj w splicie treningowym wypada mi dwugłowy uda i bary, albo bary i dwugłowy uda. Wolę te dwójki zrobić na początku. Już to kiedyś mówiłem, ale dlaczego? No zobacz, jakbyśmy zrobili mocno bary... To jest duży mięsień. Większy. Tyż, ale masz rację. Ale zobacz, jak mocno zrobimy bary, to potem jak wejdziesz na te dwójki wybombany, tu trochę, tam trochę, starczy. Tak. A później na scenie to widać, że ta dwójka jest niedorobiona. A tak na początku mamy tą siłę, mamy jeszcze tą moc, możemy 3-4 ćwiczenia mocne zrobić na te dwójki, a bary i tak mamy wielkie. Ległej! Nikt nie jest w stanie podrobić Roniego, ale twoje starania będą docenione. Fajnie, potem coś robimy. Ja sobie ściągnę. Bo zdecydowanie wolę, no i tak jak mówiłem, z moimi tam problemami sercowymi nie powinienem wchodzić w tak wielkie ciężary. Staram się bardziej technicznie pewne rzeczy przytrzymać, ten mięsień przez chwilę, w tym momencie szczytowego napięcia. Ponieważ to skutkuje też jakimś tam stymulacją odpowiednio mięśnia. Okej, USA. Był bardzo długi okres czasu, że się z Frytą nie widzieliśmy. No. Jak się dowiedziałem, że startujesz... No, byłeś. Byłem w szoku. No. Ale mieliśmy zawsze dobre relacje, nie? Tak. I tak się ucieszyłem, bo wiedziałem, że jak już zaczniesz tą robotę, to coś z tego będzie. No, no i nie myliłem się oczywiście. Nie myliłeś się. Dobra, jedziemy teraz kolejne ćwiczenie. Dwójki zrobiliśmy, takie rozgrzewkowe. Wypróbujemy trochę te maszyny. Zrobimy sobie podgięcia w siadzie. Tego u mnie nie ma, więc to spróbuję. Let's go! Up. Dobre. Za każdym razem jak masz rozwalić maszynę, czyli tam ma być dobite do dołu, nie? Tak. Oczywiście ja kochałem zawsze duże ciężary, robiłem różne wariactwa. A na wszystko jest czas, nie? Zerwałem sobie jakieś przyczep klatki przy bardzo dużym ciężarze. Robiłem rekordy. Pompki szwedzkie, 95 kg. Przyczepione na pasie, kilka powtórzeń i tak dalej. Usprawiedliwię cię, że ty się jeszcze rozgrzewasz i godasz przez to, nie? Tak! To jest moja rozgrzewka, a właściwie to przegrzewka to już. Ja nie mogę za dużych ciężarów dźwigać, bo serce zbyt duże obciążenie mamy w tym momencie. Jesteś wytłumaczony. Chociaż robię i tak lubię zrobić takie, wiesz. My tak się śmiejemy, tutaj gonimy jeden drugiego, ale wiadomo, każdy, ty wiesz najlepiej i to jest to. Ale to też świadczy o tym, że czy jest ktoś po zawale, czy
ma 50 czy 60 lat, to nie wyklucza, że ojo, że jestem za stary, dokładnie, ojo, że jestem za chory, ja już i w ogóle. W moim przypadku to też było tak, że jeden lekarz mi powiedział nie trenować, drugi powiedział nie trenować, poszukałem takiego, który powiedział trenować. To był weterynarz od kuni. I trzecie ćwiczenie, jakie robimy na dwójki, to dziś nie ze sztangą, ale ze sztangielkami robimy martwy ciąg o prostych nogach, żeby na końcu doprostować, rozciągnąć, znaczy się te dwugłowe, półścięgniste, półbłoniaste, tak jest. Lekkie zgięcie w stawie kolanowym, ale pracujesz mocno w stawie biodrowym. Pięknie się wtedy wszystko ładnie rozciąga. Każdy musi też do siebie dostosować to ćwiczenie i wyczuć, kiedy absolutnie jest maksymalne rozciągnięcie tych dwóch. Tu trzy serie zrobimy już w granicach 12-15 powtórzeń i przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, ale na inną partię mięśniową. Ja tu lubię troszeczkę więcej ugiąć nogi, bo bardziej czuję dwójki. No ja też mam ugięte, nie? Ale niektórzy mają tak, że na prostych w ogóle nie czują. Ważne, żeby tą lordozę lędźwiową zachowywać. Jak zachowasz lordozę lędźwiową, to te dwójki na pewno się napną. Jak tylko zegniesz kręgosłup piersiowy, już jest po ptokach. Okej. Po dwójkach przechodzimy do mięśni naramiennych. Zrobimy wyciskanie na maszynie. Też się nie będziemy oszczędzać. I teraz zaczniemy. Tą metodą zrobimy, co robiliśmy u Marcela. Czyli robimy pierwszą serię 20, drugą 15, trzecią 10. Znaczy generalnie sporo będzie serii. Czwartą 5, znowu 5, ale ze zmniejszonym obciążeniem, czyli z jednym dropem. Ty, pogubiłem się. Musisz liczyć, bo ja nie wiem. Czekaj, rozpiszę ci to. Chodź. Dobra. Będzie mało ciężarów. Już to zauważam, że jak Fryta robi te ruchy, to tak opara leci. Nie wiem, czy to kamera widzi. A z nosa takie, jak byk, jak się wkurzy, to też takie psz, psz, psz. No musieli mu dołożyć ciężaru. Niestandardowo, dlatego że tutaj na zewnątrz dołożyliśmy dwa talerze 40 kg razem. No bo niestety, no, kuń przyjechał. Wóz musi być ciężki. 10, jedziesz. Fabryka Formy Poznań, Dariusz Promis był dzisiaj moim gościem. Promis. Gościliśmy w Kinopolis. Dobrze powiedziałem? Kinopolis. Kinopolis. Yes. We was in Kinopolis in Poznań. Bardzo Ci dziękuję. My dokończymy swoje cardio. Jeszcze mamy trochę minut do robienia. Myślę, że ruszymy na naszym wozem. Mam tutaj czy nie? Mi tak. A im na pewno też. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ruszamy w trasę, gdzie bądźcie uważni, a żeby być uważnym, wciskajcie dzwoneczek i oczywiście subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć. Polecam.